Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z cyklu Dark Souls Remastered na moim kanale i bez zbędnego gadania od razu ruszamy dalej. W poprzednim odcinku tu już sobie pogadaliśmy ze wszystkimi w kaplicy Firelink. Zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy. Pęknięta sfera czerwonego oka, tak, tego sobie nie omówiliśmy. Przedmiot do gry sieciowej, zaatakuj inny świat. Puści nie mogą używać tego przedmiotu. Pokonaj władcę zaatakowanego świata, żeby zdobyć człowieczeństwo. Pęknięta sfera czerwonego oka pozwala graczom czasowo naśladować tę zdolność dostępną wyłącznie dla mrocznych upiorów z Kat. Tak jak już powiedziałem wcześniej, wspominałem, jest to przedmiot do gry multiplayer. Dzięki niemu można najechać świat innego gracza i zaatakować go jako czerwony upiór, wrogi czerwony upiór. Ponieważ gramy w trybie offline, więc ten przedmiot jest dla nas zupełnie bezużyteczny na ten moment. Tak samo nie będziemy się spodziewać raczej inwazji z strony żadnych innych graczy, co nie znaczy, że nie spotkamy żadnych czerwonych upiorów na swojej drodze. Wszystko to jeszcze zobaczymy. A póki co tak, mamy 2500 dusz, to możemy zwiększyć sobie poziom. Powiedzmy, że mamy poziom pierwszy. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. Może dobrze. Dodamy sobie, powiedzmy, siłę, punkt, 2, 3. A, dobra. Prawdopodobnie będziemy przez większą część gry walczyć bronią, a nie żadnymi czarami, ani niczym tym podobnym. Więc ta siła na pewno nam się przyda. Skoro to już mamy zrobione, to opuszczamy kaplicę Firelink. Zobaczymy, co się kryje na górze tych schodów, o których wspominałem już ostatnim razem. A tu się kryją żołnierze. Cześć, żołnierze. Dwa razy siekierą wystarczy strzelić. A, mam Morgensterna, którego obrałem ostatnio, a teraz znowu odmieniłem go na siekierę. W trakcie, kiedy zaczynałem ten odcinek, to nie, to musimy to zrobić jeszcze raz. Bierzemy nasz Morgenstern i teraz to się zgadza. Chociaż ta siekiera nie była zła, trzeba jej oddać sprawiedliwość, że była równie skuteczna jak ten Morgenstern, bo jednym i drugim i tak na jedno uderzenie nie zabije przeciwnika, więc... Cóż za różnica, czy palnego dwa razy z siekiery, czy palnego dwa razy z Morgensterna, no akurat w przypadku tego żołnierza. Uty, bombami we mnie. Jaki normalnie. Idź stąd. Tak jest, z takiego overheada. A ty? Co ty tam robisz na górze? On by chciał... O, to ty jesteś akrobata. On by chciał, żebym ja wyszedł na te schody i tam się z nim bił, a potem se spadł z tych schodów. Tak chciałeś ze mną postąpić? Tak się nie robi. Tak się nie robi. Okej, zobaczmy tak. Tutaj widziałem coś błyszczącego. O, właśnie tu. Dusza zaginionego nieumarłego. To przytulimy chętnie. Dodatkowo, już z daleka widziałem tamten przedmiot. Co to takiego może być? Żeby się tam dostać, trzeba byłoby jakoś wskoczyć tutaj na środkową część tego akweduktu. Wydawałoby się dobrym pomysłem, żeby skakać stąd. I generalnie w grze jest zaimplementowana mechanika skoków. Ale jakie te skoki są, to każdy widzi. Wystarczy wspomnieć, że są bardzo niepewne, bardzo niegodne zaufania i trzeba ich stosować tylko w ostateczności. I jeżeli to miejsce, do którego skaczemy, wydaje się chociażby wyżej niż miejsce, z którego skaczemy, to jest prawie że gwarantowane, że tam nie wskoczymy. W takim razie atakowanie tego gzymsu stąd to byłaby pewna śmierć. Tym niemniej można byłoby spróbować na przykład skatulać się tędy, co nie? Ten gość, to prawda, on to sobie tutaj wisi. Nie będzie miał nic przeciwko, jeżeli ja sobie tutaj zeskoczę. I o, troszkę sobie zdarłem kolanko,
ale jakoś tam się udało wejść. Powrót skokiem w tamtą stronę prawdopodobnie byłby możliwy. Ale jeszcze mamy ten przedmiot. Mamy tą naszą piękną nagrodę. Pierścień ofiary, proszę państwa. Zaraz, to nie tu. Pierścień ofiary, tak jest. Nie tracisz nic po śmierci, lecz pierścień się rozpada. Ten tajemniczy pierścień stworzony został podczas rytuału poświęconego Welce, bogini grzechu. Noszący go wojownik nie traci nic w chwili śmierci, oprócz samego pierścienia, który ulega zniszczeniu. Tak jak jest napisane, dokładnie tak się dzieje. Kiedy mamy ubrany ten pierścień i w jakiś sposób zdarzy nam się zginąć, to nie tracimy dusz, co zazwyczaj następuje w takim przypadku, a tracimy jedynie ten pierścień, który nawet nie tyle co znika, co ulega zniszczeniu. I potem zdaje się, można go naprawić u kowala. Albo mylę ten moment z Dark Souls 2. W każdym razie pierścień tracimy. No i teraz możemy spróbować przy pomocy skoku jakoś wrócić przez nasze urwisko. Oj, te skoki zawsze podnoszą ciśnienie. Dobra. Chlapniemy sobie cytrynóweczki i możemy jechać dalej. Tutaj już sprawdzimy tylko tak dla formalności, nic się nie kryje, aczkolwiek coś mi tam niucha. Tu mamy drzwi, ale za chwilę sobie te drzwi opatrzymy, tylko najpierw dusza zaginionego nieumarłego. Dobrze, że nie tak zaginionego jak ja. I teraz te drzwi. A co my tu mamy? Szczury. Koty? Nie, szczury. Czy jakieś inne gryzonie. No dobrze. Ten szczur pilnuje oczywiście duszy, no bo czegoś innego miałby pilnować szczur. Wszystko w tym świecie żywi się duszami. Nawet gryzonie i szkodniki. No i dobrze, tutaj mamy taką klatkę schodową, a tutaj jeszcze mamy... Oczywiście zamknięte! Kto by mógł przypuścić, że znajdujemy się po złej stronie drzwi zamkniętych. Musimy więc skorzystać z tych schodów tutaj. I szanowni państwo, witamy w mieście nieumarłych. Pierwszej poważnej lokacji, która będzie się postarała nas złamać, ale my się nie damy. Dwóch żołnierzy od razu na początku stara się przepędzić nas ze swojego miasta. Ale skutku to nie odnosi. Ty słuchaj, a może ty chcesz kulkę? O, nawet coś dla nas zostawił ciekawego. Prezent jakiś? Zbroja pustego wojownika. No dobra, skoro kolega już nam nie przeszkadza, to zobaczmy sobie tę zbroję pustego wojownika. Zbroja pustych wojowników wykonana z grubej skóry zniszczonej przez upływ czasu. Właściwie to. Jak my tu możemy statystyki obejrzeć? O, tutaj możemy. Wygląda na to, że statystyki posiada trochę wyższe niż nasza podarta materiałowa szata, ale jest cięższa i to dużo cięższa, więc nie będziemy tego zmieniać. Niech sobie wojownicy w swoich zbrojach chodzą sami, a my sobie sami będziemy chodzić w swoich gaciach póki co. Dopóki nie znajdziemy czegoś godnego i bożego. O! A co ty tu robisz? Ja chyba cię nie zdenerwowałem, co? A z jakiego overheada. Zobaczmy sobie, popatrzmy tutaj na przykład. Tutaj zdaje się jest ukryte przejście, które bardzo łatwo można byłoby przeoczyć, gdyby nie nasz bystry wzrok skorumpowany. Halo. Tacy goście wiszący na gzymsach lubią się przepychać i rozpychać i działać nożami. Stąd widać już tutaj kolejnego, jednego, drugiego, trzeciego nawet. I oni sobie po tych gzymsach się wespną, licząc na to, że ja ich nie zauważyłem. I będą próbowali nas zaatakować i normalnie zgankować, jak to się mówi w terminologii graczy. Ale tu jeszcze jest jakiś ukryty pokoik. Proszę państwa, znowu dusza.
No, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że na nic więcej nie możemy tutaj liczyć niż te dusze, a przynajmniej nic więcej wartościowego. Nie ma tu jakichś ukrytych, tajnych, wielkich, bezcennych skarbów. O, takiego chłopka można na przykład z Gzymsu strącić. Aczkolwiek, kiedy chłopek jest już w trakcie wchodzenia, to zdaje się być niewrażliwy na to, żeby go zaatakować. O, tutaj się ładnie udało dwóch na raz. Bardzo dziękuję. Śmieci. Śmieci. No tak, śmieci to śmieci. Jak zapewne dobrze się domyślacie, zbyt wiele z nimi zrobić nie można. Ja sobie przypominam, że jakieś zastosowanie one mają, ale zdaje się, że jest to zastosowanie tylko jednorazowe i to w bardzo konkretnych okolicznościach. A tak poza tym te śmieci to jest sygnał. To jest sygnał od gry dla nas, że chcieliśmy mieć coś, a w zamian dostajemy coś bezwartościowego. Innymi słowy, akurat te śmieci, które znaleźliśmy tutaj, one sobie tutaj leżą i nie ma problemu. Można sobie je wziąć albo można sobie je pominąć. Tak zazwyczaj, znowu dusza, tak zazwyczaj śmieci wyciągamy ze skrzynek. I to też nie ze skrzynek jako takich, tylko skrzynka, która została zniszczona, zamiast przedmiotu, który normalnie w niej był, zawiera w sobie właśnie śmieci. A tu smok. No. Właśnie, na czym to stanęło? A tak, że żeby nie niszczyć skrzynek, ponieważ jeżeli zniszczymy skrzynkę, to cokolwiek w niej było, zmienia się w śmieci. Ja też nie jestem pewien, czy zawsze zmienia się w śmieci, czy na przykład jest jakaś szansa na to, że dany item zmieni się w śmieć, albo na przykład, że jeżeli jest więcej niż jeden item, to jeden się może zamienić w śmieci, a drugi nie szczególnie. O, snajper. Snajpa faja. O, gość widzę tak samo celnie strzela jak i ja. A to bardzo dobrze. To znaczy, że jest sprawiedliwie. Sprawiedliwy pojedynek między nami. Bardziej mnie martwi ten strzelec wyborowy, który zdaje się strzelać ogniem celnym. Co prawda nie maszynowym. Ale w dalszym ciągu ogień celny jest niebezpieczny, nawet jeżeli nie jest maszynowy. A masz tu z prądu, znaczy z prądu, z ognia, chciałem powiedzieć. Dobra, wejdę tutaj do baszty, może coś tu znajdę. No. Drewniana tarcza. Zobaczmy, czy ta drewniana tarcza... gdzie to było? Jest cięższa trochę od naszej tarczy. Ale jak sprawdzić, czy drewniana tarcza broni lepiej niż nasza? No i teraz się zgadza, teraz mamy tutaj redukcja obrażeń w procentach. Nasza obecna tarcza pęknięta na pół posiada redukcję obrażeń fizycznych 65%. Co jest dosyć niskim wynikiem, natomiast tarcza, którą teraz znaleźliśmy, ma aż 93%. Więc bierzemy ją w ciemno i... idziemy się mierzyć ze strzelcem wyborowym Armii Ludowej. Zbroja pustego żołnierza. To jest, zdaje się, coś innego niż ta zbroja, którą znaleźliśmy wcześniej. Tak, wcześniej była pustego wojownika, a teraz jest pustego żołnierza. I zbroja pustego żołnierza już w ogóle jest silniejsza. I to nawet całkiem silniejsza. No tym niemniej waży mnóstwo, mnóstwo kilogramów waży. Więc skoro ona waży tyle mnóstwo kilogramów, to nie, my nie jesteśmy zainteresowani ubieraniem takiej zbroi. Tutaj jest nasze pierwsze ognisko w mieście nieumarłych. Rozpalamy sobie i odpoczywamy przy ognisku. W przypadku śmierci bądź użycia kości powrotu do ogniska, pojawiamy się przy ognisku, przy ostatnim ognisku, przy którym odpoczęliśmy. Wobec tego, gdyby coś poszło nie tak w trakcie naszej eskapady po mieście nieumarłych,
to zostaniemy cofnięci do tego ogniska, zamiast do tego w kaplicy Firelink, co akurat jest nam całkiem na rękę. Jedyny minus całego tego mojego chytrego planu jest taki, że przeciwnicy, których już pokonaliśmy raz, wrócili do życia. Ale my sobie poradzimy z nimi, pomalutku, bez problemu. A przy okazji, jeżeli może zwróciliście uwagę, odpocząłem przy ognisku, a w dalszym ciągu mam jedynie 9 buteleczek estusów, czyli tyle, ile miałem. Powinny one się po odpoczęciu przy ognisku uzupełnić, jednak to ognisko jest w formie nierozpalonej. Tak jak mówił kleryk, którego imię akurat wyleciało mi z głowy, ogniska można rozpalać. I to, które jest w kaplicy Firelink, jest już domyślnie na start rozpalone i potrafi nam odnowić buteleczek 10. Natomiast to zostało przez nas tylko uruchomione i ono zapełnia nam tylko 5 buteleczek Estus. Co znaczy, że po odpoczynku nie wróci nam do poziomu wyższego niż 5 buteleczek. Jeżeli mieliśmy 9, zostawi nam 9. Jeżeli mielibyśmy mniej niż 5... Hej, hej, halo, halo. Kolego. Kolego jakże niesympatyczny. Zaskoczył mnie znienacka, ale jak on to uczynił? No nie wiem, nie pamiętam. Gdzieś musiałem go w takim razie pominąć. A wy co, jeszcze raz? Chcecie kulą ognistą? Proszę bardzo. Mam dla was tego miodu mnóstwo. I jeszcze raz. Wypalę wszystkie te kulki, no bo co tam z nimi będę robił? Po to one są, żeby z nich strzelać. O, trzeba uważać, bo frajerzy potrafią się leczyć. Ale moment, w którym oni się leczą, jest bardzo dobrym momentem, żeby ich kontratakować. Co zresztą uczyniliśmy dosyć skutecznie. Tutaj skryta jest klatka schodowa. Klatka schodowa, którą również łatwo przeoczyć. A to jest klatka schodowa, która prowadzi w bardzo ważne miejsce. Po pierwsze do takiego gościa, który tu fika. Fika i się bardzo dofikał. Rozwalę mu resztę tych regałów. I klatka schodowa prowadzi do kupca. To jest jeden z nieumarłych kupców, dwóch w tym regionie, z tego co pamiętam. Well now, you seem to have your wits about you, hmm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Things are getting treacherous in these parts. A horrible goat demon has moved in below, and up above. There's that humongous drake and a bull demon too. If you stick around this place, it might end up being your grave. No, czyli sympatyczny pan właśnie nam zdradza to, co jest przed nami w całej tej lokacji. Na dole jakiś kozłopodobny demon, a na górze smok i rogaty demon innego gatunku, z tego by wynikało. No dobrze, w takim razie mniej więcej wiemy, co nas tutaj czeka. Yeah, I'm not here to chit-chat. We talk business, or we talk nothing at all. No cóż, uczciwie przedstawiona sprawa. Zobaczmy, co można kupić od pana kupca. Można kupić proszek naprawczy, naprawia broń trzymaną w prawej ręce. To nic dodać, nic ująć, dokładnie to robi, co jest napisane. Nie trzeba wtedy jechać do kowala, żeby naprawić tę broń. Można po prostu użyć takiego proszku i ona się troszkę naprawia. Poza tym jest nóż do rzucania. Również nic dodać, nic ująć. Można go dodać w okienko tak samo jak wcześniej dodaliśmy bomby zapalające. I on sobie po prostu leci do celu i zadaje jakieś tam obrażenia. Bomby to bomby, to już wiemy. Zasuszony palec to jest przedmiot do gry online. Nawet nie będę go teraz omawiał, bo nie ma to sensu. Pomarańczowy steatytowy kamień rady. To też jest przedmiot do interakcji online. I nie ma potrzeby, żebyśmy go kupowali. On pozwala na zostawianie z takich krótkich wiadomości dla innych graczy. Nie wiem, czy pamiętacie w samouczku, przy pomocy takich pomarańczowych wiadomości twórcy gry przekazywali nam rady, jak sterować postacią i tak dalej. No to my możemy takie same rzeczy zostawiać dla innych graczy, które oni widzą
podczas gry w trybie online. Poza tym kupiec posiada klucz do rezydencji, otwiera domy w mieście nieumarłych i ten klucz kupimy jest to bardzo istotny przedmiot, którego nie możemy zapomnieć. Poza tym ma jeszcze zestaw naprawczy i pudło bez dna. I to też kupimy prędzej czy później, aczkolwiek jeszcze nie w tym momencie, ponieważ póki co nie mam na to pieniędzy. Dodatkowo ma szereg różnych broni. Ma sztylet, krótki miecz, buła, trapier, ręczny topór, taki sam jak my, pałka, wzmocniona pałka, włócznia, łuk i tarcze. Tarcza wschodnio-zachodnia, mała skórzana, pukler, no różny szereg ciekawych tarcz. Zastanawiam się na przykład nad zakupem którejś z tych tarcz. Powiedzmy, małe tarcze są dosyć kiepskie, ale tarcza trójkątna już blokuje wszystkie obrażenia fizyczne, jakie by w nas weszły. I dodatkowo jest właściwie dosyć lekka, bo waży tylko 2 kg, czy jaka tam jednostka jest aktualnie w grze. Więc myślę, że taką tarczę sobie kupię, bo ona się bardzo przyda. Poza tym amunicja do broni dystansowych i poza tym zestaw zbroi kolczej, czyli jest to zbroja, którą nosi rycerz siedzący w Firelink Shrine przy ognisku. Thank you kindly. No i ja również bardzo dziękuję. Od razu za pamięci przerzucamy się na tarczę trójkątną. I tarcza trójkątna troszkę wpłynęła na nasze obciążenie. Jak widzicie teraz podczas przewrotu ciągniemy nogami. Nie jest to jeszcze tragiczna ciężkość tego przewrotu, ale już jest na tyle ciężka, że mnie denerwuje, więc spróbujmy to jakoś zniwelować. Może wyrzucimy kaptur. Pochwalimy się trochę swoją facjatą piękną. No, i to wystarczyło. Wystarczyło rozebrać się z kaptura. I wszystko działa. Tutaj mamy jeszcze furteczkę i jakiś tunel. O! Proszę państwa. Jeden wykona swoje wściekłe crescendo. Dobra, golniemy sobie Estusa. O, a tutaj się udało nawet dwóch na raz. Pięknie. Doskonała robota. Złamany prosty miecz. To jest chyba ten sam, który mieliśmy w naszym pierdlu. Więc nie będziemy się mu przyglądać. Za to tutaj mamy drabinę, która prowadzi do miejsca, które wskazywałem wcześniej. Mamy tutaj kilka noży do rzucania. Tam walczyliśmy z kusznikiem łucznikiem. Tu jeszcze jest paru gości, którzy wrócili do życia po naszym odpoczęciu przy ognisku. Ale stąd, zdaje się, możemy wskoczyć tutaj. I to jest miejsce, do którego próbowaliśmy się dostać stamtąd. I co się nam nie udało. A teraz możemy sobie tutaj wejść i troszeczkę poplądrować. Tutaj nie widać nic. Za to tutaj mamy kuszę. To jest nasza pierwsza broń dystansowa. Gdzie by ją tu sobie obejrzeć? Lekka kusza. Typowa żołnierska kusza, w przeciwieństwie do łuków, które wymagają korzystania z obu rąk, kuszę da się dzierżyć w jednej. Wadą tej broni jest jednak długi czas przeładowywania. No tak, z broni dystansowych, kiedy będziemy z nich korzystać, to wtedy może powiemy sobie o nich coś więcej. Teraz nie chcę zaczepiać tego tematu, bo mogę się niepotrzebnie zagadać. Popatrzcie, widzicie, jaki wściekły. Trochę nam belka zasłoniła sufitowa, ale udało się go pochłonąć i rozbroić. O, ten też będzie wściekły, ten też nas nie lubi. Druga zaleta tarczy trójkątnej, jak zauważyliście, jest taka, że się przeciwnicy od niej odbijają. Co prawda ten z dużym toporem, o widzę, wykonuje podwójne ataki. Warto o tym pamiętać. Po wykonaniu ataku z wyskoku, takiego jak ten, przeciwnik się nie odbije. Jest to po prostu mechanika gry, o której warto wiedzieć i która jest przydatna szczególnie w potyczkach PvP.
Takiego ataku nie da się ani sparować, ani jakoś wytrącić z równowagi, on po prostu musi wylądować. No i jesteśmy z powrotem przy naszym ognisku. Wykonaliśmy takie małe kółeczko, spotkaliśmy kupca. I mamy tutaj kolejną ścieżkę. Kolejną ścieżkę, która prowadzi nas przez mostek, a ci goście rzucają w nas bombami. I myślą, że co, że mnie obrzucą, a tam z daleka widzę już kolejnego typka, który tylko czeka, aż ja wbiegnę. A ponieważ jesteśmy graczem przezornym, to wiemy, że tam prawdopodobnie czeka pułapka na nas, więc spróbujmy jakoś oszukać tę pułapkę. I zrobimy na przykład tak. Zwrócimy na siebie uwagę niepotrzebną mediów publicznych. I dzięki temu wywabiamy jednego z gości, którego możemy sobie bez skrupułów wykończyć ciosem w plecy. O. I teraz możemy sobie szybko biegiem, żeby się nie dać trafić bombką w łeb, dojść do drugiego gościa, który sobie wykona atak i również oberwie ciosem w dupę. Bardzo ważna rzecz, której przed chwilą byliśmy świadkiem, to w trakcie wykonywania ciosów w plecy bądź innych krytycznych uderzeń, którym towarzyszy animacja, otrzymujemy tak zwany immunity frame, czyli moment, w którym nasza postać jest niewrażliwa na wszystko i wszyscy muszą grzecznie poczekać, aż skończy robić to, co robi, żeby móc zadać jej jakiekolwiek obrażenia. Bardzo przydatna rzecz, odpowiednio wykorzystana, potrafi działać cuda. Nie można otworzyć z tej strony drzwi zakratowanych, kto by się spodziewał, no kto by mógł przypuścić, że coś takiego tu będzie. Idźmy dalej. No tu mamy kolejnego żołnierzyka, który się pięknie odbije od naszej tarczy trójkątnej. Brakuje nam naprawdę bardzo niewiele, żeby zabijać ich jednym uderzeniem. A tu jeszcze jest jeden kolega. I gdybyśmy dodali jeszcze jeden punkcik w siłę, to niewykluczone, że moglibyśmy ich właśnie na jedno uderzenie zabić. Więc albo sobie tak zrobimy przy następnej okazji, albo po prostu może uda się nam zdobyć jakąś silniejszą broń. Wtedy też osiągniemy zamierzony cel. No tutaj porozbijamy, jest kuferek do wzięcia. A w środku czarna bomba zapalająca. Czarna bomba zapalająca jest po prostu wzmocnioną wersją bomby zapalającej zwykłej. Nie ma się za bardzo co nad tym skupiać. Po prostu tak to już jest. Ale tutaj mamy ganking party. Halo? Proszę tu przyjść. Porzucę bombę. Albo kulę ognia. No właśnie, i to jest trochę drażniące, że zostaje mu ten jeden punkt życia. I muszę poprawiać tą walkę. Ale jedno, pojedynczo. No, odbij się. No i się odbił. A tego mogę, powiedzmy, obrzucić kupą? A, nie trafiłem. Zrobiłeś unik i zrobiłeś dobry unik, ale za to dostaniesz pałą w dupę. A tego już się nie da uniknąć. Pęknięta okrągła tarcza i bomba zapalająca. Miodzio. Tutaj za to możemy teraz wywrzeć zemstę. Na wszystkich tych pajacach, którzy w nas rzucali wcześniej. No, tutaj nas słupek ocalił. Znowu. Poleciał w przepaść. Ciekawe, czy przeżył. Nie przeżył. Kiedy dostaliśmy zasilenie naszego konta duszami, a nie byliśmy pewni, czy przeciwnik przeżył, czy nie przeżył, to właśnie znaczy, że nie przeżył. No i tam już się rozprawiliśmy ze wszystkimi. I jesteśmy w takim oto miejscu, które jest tak jakby przedsionkiem do dalszej części tego etapu. I w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Ja dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam już wkrótce na kolejny. A tymczasem dzięki i do zobaczenia.